pamięta Pani swoje początki, jeśli chodzi o tę przygodę z dziennikarstwem? No jasne, no to nie był łatwy czas. Zazwyczaj początki są trudne w każdym, że tak powiem, zawodzie, a w szczególności w takim, który wymaga kontaktu właśnie z kamerą, kontaktu z drugim człowiekiem. To nie są łatwe momenty, ale bardzo mocno konserwują, bardzo mocno uczą. No i jest to wiedza, którą mamy, no chyba już na zawsze. Ale, bo wie, powiem Pani szczerze, że często się spotyka z taką opinią, że prezenter pogody, to co on tam powie o chmurkach, o tam, że świeci słońce, ale to wcale nie jest taka łatwa praca, bo przekazać te informacje nie jest chyba tak łatwo. Jak wyglądały te początki prezentera pogody? Czy ma Pani na koncie jakieś takie sentymentalne historie? U mnie akurat to był bardzo taki pracowity czas, po prostu nauka dykcji. No i nauka pracy przed kamerą, bo o tym zapominamy, to jest bardzo trudne. Jedni to mają i od razu się czują dobrze przed kamerą, a inni po prostu u innych to wymaga czasu. U mnie wymagało czasu, więc tak naprawdę z każdym kolejnym programem, który prowadziłam, czy też z każdą kolejną prezentacją pogody, było coraz lepiej. Ale praca w telewizji na żywo wiąże się również po prostu z wpadkami. I pytanie, czy ma Pani takie wpadki, z których się Pani dzisiaj z perspektywy czasu śmieje? Pewnie, że było tych wpadek sporo, jeszcze jeśli chodzi o moją osobę, naprawdę się działo. Natomiast no tak, żebym teraz miała sobie przypomnieć, nie, ale wierzcie mi, było gdzieś tam pewnie jakieś łapu-capu, czy gdzieś tam można znaleźć. Ale potrafi się Pani z tego śmiać z dystansem. Jasne.